Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym nabożeństwie. Witam serdecznie gości, którzy zebrali się tutaj, jak tych, którzy oglądają nas na platformie YouTube. I witam również dzisiejszego naszego mówcę, Jonasza. Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Czy przywiozłeś może pozdrowienia ze sobą? Bardzo dziękujemy. Prosimy zabrać pozdrowienia w Brzeszczach. Sprawdzimy, czy przekazałeś. Będziemy się kontaktować. Kochani, ostatnio czytałem fragment z Jeremiasza, z 10 rozdziału i bardzo do mnie trafił i przeczytam do 15 wersetu z 10 rozdziału Księgi Jeremiasza. Słuchajcie słowa, które Pan kieruje do was, domu Izraela. Tak mówi Pan. Nie uczcie się zwyczajów narodów i nie bójcie się też znaków na niebie, których te narody się boją. Gdyż ustawy ludów są niczym, ich bożyszcza to drewno z lasu. Rzemieślnik wyciął je siekierą. Potem upiększył srebrem albo złotem i zabezpieczył przed upadkiem młotkiem i gwoździami. Są jak strachna wróble w ogrodzie. Nic nie mówią, trzeba je nosić, bo nie zrobią ani kroku. Nie bójcie się ich, gdyż nie mogą zaszkodzić. Nie mogą również zdziałać nic dobrego. Nikt nie jest taki jak Ty, Panie. Jesteś wielki i wielką moc ma Twe imię. Kto by się Ciebie nie bał, Królu Narodów? Tylko Tobie należy się cześć, gdyż wśród wszystkich mędrców narodów, między wszystkimi ich królestwami, nikt nie jest taki jak Ty. Tamte bóstwa jedno mają wspólne. Są tępe i głupie. Chcesz pouczenia od tych nicości? Przecież to zwykłe drewno. Na nim srebro sklepane, sprowadzone z Tarsiszu, złoto z Ufaz, dzieło rąk rzemieślnika i praca złotnika. A ich szata to błękitna i czerwona purpura, uszyta za sprawą znawców. Ale Pan jest Bogiem prawdziwym. On jest Bogiem żywym. On jest Królem wiecznym. Od Jego gniewu trzęsie się ziemia, a narody nie są w stanie znieść Jego wzburzenia. O tamtych tak mówicie. Bogowie, którzy nie stworzyli ani nieba, ani ziemi, ci znikną z ziemi spod nieba. Pan natomiast stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził świat swoją mądrością, rozumem rozpostarł niebiosa. Kiedy głos wydaje, szumią wody na niebie, On sprawia, że obłoki wznoszą się z krańców ziemi. Przywołuje deszcze swymi błyskawicami i swoich skarbców wypuszcza wiatr. Kto czci martwe bóstwa, jest tępy. Brak mu poznania. Posążki przyniosą też wstyd każdemu, kto je wytwarza. Te martwe odlewy są kłamstwem, nie mieszka w nich żaden duch. Są niczym. Są dziełem kpiny, w czasie nawiedzenia poginą. I zauważyłem właśnie, że często do naszego zboru są kierowane, i nie tylko do naszego zboru, ale do Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, słowa, żeby się nie bać. Żeby się nie bać tego, tych znaków, którzy boją się wszyscy inni. I tymi słowami chcę nas przywitać i wszystkich zachęcić w czasie uwielbienia, kiedy będziemy wielbić Pana Boga, żeby pamiętać, kto to stworzył wszystko, kto to trzyma, kto kieruje. Będziemy teraz słuchać jeszcze ogłoszeń. Później będą informacje z Ugandy i modlitwa o prześladowany Kościół. Ja poproszę zespół, żeby już się przygotował, i poproszę już Gosię, która przedstawi ogłoszenie. Witam wszystkich serdecznie. Przypomnę o naszych wspólnych spotkaniach.
i zachęcę właśnie do uczestniczenia w nich. W środę w kościele tutaj chcemy wspólnie właśnie mieć nabożeństwo środowe, gdzie poprowadzi nas brat John Abramowicz w kolejnym fragmencie Księgi Samuela, także bardzo serdecznie zapraszam na ten wspólny czas, 18:30 tutaj w budynku. I spotkanie młodzieżowe w piątek 18:30 tutaj w kościele. Zachęcam młodzież do uczestniczenia w spotkaniu młodzieżowym. I jak Pan Bóg pozwoli, byśmy właśnie mogli uczestniczyć w tych spotkaniach i w niedzielnym nabożeństwie, to o godzinie 10:00 właśnie w niedzielę odbędzie się nabożeństwo. Także też bardzo serdecznie zapraszam na ten wspólny czas nabożeństwa. I to są ogłoszenia, które mam dla właśnie wszystkich, którzy uczestniczą w życiu zborowym, ale też można oczywiście zapraszać na te wszystkie spotkania naszych bliskich. Też właśnie chciałam poinformować, że dotarły do nas życzenia właśnie świąteczne z kościoła Zbiczkę z Węgier. Kartka świąteczna jest tam na naszej tablicy. Chcą nam właśnie, składają nam serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego prowadzenia. I też będziemy mieć, posłali nam niespodziankę, szła ona długo, więc przy cieście, kawie i herbacie będzie można się też poczęstować tym, co przesłali. Myślą o nas, też mam kontakt z Jagodą, z Danielem, także wiele serca włożyli też w to, co upiekli. Było to od nich bezpośrednio właśnie dla nas, także tam ta niespodzianka jest dla nas. I właśnie też pozdrawiają nas, także wszystkiego dobrego życzą. A teraz przed modlitwami, przed pieśniami i przed tym wszystkim, co się właśnie wydarzy też dzisiaj, chciałam przeczytać Psalm 113. Alleluja, chwalcie słudzy Pana, chwalcie imię Pańskie. Niechaj imię Pana będzie błogosławione odtąd aż na wieki, od wschodu słońca aż do zachodu. Niech imię Pańskie będzie pochwalone. Pan jest wywyższony nad wszystkie narody. Chwała Jego sięga nad niebiosa. Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię? Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami ludu swego. Sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką cieszącą się dziećmi. Alleluja. Mamy takiego Pana, który nas wspiera i jest z nami. Amen. Witajcie, kochani goście i kochani zborownicy. Takie właśnie tym razem dobre wiadomości z Ugandy, że święta, przed świętami był okres pokoju, także siostra Honorata i Piotr i cała ta grupa mogła odpocząć. I cieszymy się z tego, że w tej chwili mają taki czas, kiedy mogą spokojnie, dzięki Panu Bogu, działać. Przypominam, że każdy, kto jest chętny, żeby wspierać naszą misję w Ugandzie, po nabożeństwie położę tę skrzyneczkę na krześle i bardzo proszę, każdy drobny datek będziemy wdzięczni, ponieważ wspieramy 3 rodziny plus nauczyciela wiejskiego, więc pieniądze każdego miesiąca wysyłamy sumę 600 zł i dlatego będziemy wdzięczni za każdy datek. I też chciałam powiedzieć o tym, że właśnie od dłuższego czasu leży nam na sercu właśnie taka ważna sprawa, prześladowani chrześcijanie. Na pewno do nas, do Polski docierają różne wiadomości, szczególnie z Open Doors i z innych jeszcze, ze Skoczowa. Tam też jest prowadzona misja dla prześladowanych chrześcijan i chcieliśmy
musimy co niedzielę mówić o tym, ponieważ jak już powiedziałam, jest to temat rzeka. Na świecie jest tak dużo ludzi prześladowanych i to właśnie w tym stuleciu, że trudno nam sobie nawet wyobrazić, co się dzieje, jak bardzo cierpią nasi bracia i siostry, którzy są na świecie. I dlatego my na razie tu postanowiłyśmy z Grażynką zapoznawać was z różnymi krajami, co tam się dzieje. Ja właśnie poprosiłam, że mieliśmy Afganistan, druga litera jest na B, Birma. Nie wiem, czy wiecie, że ten kraj nazywa się teraz inaczej. Myanmar nazywał się kiedyś Birmą. I właśnie dla nas ta Birma, dla mnie, dla mojego męża, dla naszej rodziny jest bardzo bliska, bo nasza córka 20 lat temu miała możliwość, żeby być na misji w Azji i właśnie zahaczyła o ten kraj i razem z grupą młodzieży chrześcijańskiej mogła tam jeszcze wtedy swobodnie zwiastować Ewangelię. Niestety to, co dzieje się obecnie w Birmie, czyli w tym nazwa Myanmar, jest po prostu bardzo smutne i bardzo trudne dla nas chrześcijan do przyjęcia i właśnie ten numer Open Doors jest poświęcony Birmie, jak ktoś, czyli temu krajowi Myanmar. Jeżeli ktoś będzie chciał więcej wiedzieć, to zapraszam, mogę pożyczyć i my dzisiaj tylko krótko zapoznamy was. I jeżeli chodzi obecnie o religię dominującą, i to jest buddyzm, ludzi jest więcej niż w Polsce, prawie 5 milionów, ale liczba chrześcijan jest bardzo duża, około 5 milionów. I ten kraj, sytuacja już uległa znacznemu pogorszeniu i w tym kraju już doszło do niewyobrażalnego przelewu krwi. Przemoc dotknęła kościoły. Serce wielu przepełnia żal, strata i niepewność. Z powodu puczu i COVID-a wielu ludzi nie może spotykać się na nabożeństwach. Ci ludzie też potrzebują od nas wsparcia duchowego, modlitwy i też potrzebują wsparcia materialnego, także pamiętajmy o nich. I tutaj jest dużo, dużo więcej, ale nie mamy czasu, żeby was z tym zapoznać, więc chcemy modlić się o to, by wojna domowa, która dotknęła ten kraj i która powoduje bardzo wiele zła, żeby jak najszybciej się skończyła i żeby chrześcijanie wreszcie mogli znaleźć swoje miejsce i nie byli prześladowani. To jest kraj, którym jest buddyjski nacjonalizm. I buddyści, ekstremiści dążą do wzmocnienia buddyjskiej tożsamości tego kraju. Módlmy się, aby wielu fundamentalistów buddyjskich się nawróciło do Jezusa. Później w Birmie to jest kult duchów. I módlmy się o to, aby Pan Jezus Chrystus ochronił chrześcijan i aby aby odważnie przeciwstawiali się tym praktykom. Jest też modlitwa o to, żeby wojsko, jak również policja czerpią korzyści z nielegalnego handlu narkotykami i towarami takimi jak drewno i kamienie szlachetne. I właśnie młodzież, ludzie są narażeni, żeby te narkotyki były ich udziałem. I ci, którzy stoją na drodze, którzy się z tym nie zgadzają, są bardzo prześladowani. Módlmy się o odwagę i wytrwałość dla tych chrześcijan. Jeśli chodzi o kościół w Mianmie, to rośnie bardzo. Buddyści, muzułmanie, animiści odnajdują wiarę w Jezusa Chrystusa. I jako zdrajcy religii, z których się wywodzą, są często bardzo mocno prześladowani. Módlmy się, aby Jezus Chrystus umacniał ich, zachęcał i chronił. I wiele jeszcze jest innych tutaj próśb, ale jeżeli ktoś by chciał wiedzieć dokładnie, to bardzo chętnie służę tą gazetką i możemy pamiętać w domu o naszych braciach, naszych siostrach w Birmie. Poproszę o modlitwę męża. To może powstańmy. Ojcze kochany, Ty jesteś władcą całej historii, stworzyłeś, posłałeś Twojego Syna, odnawiasz całą ludzkość przez Ewangelię, Twoje Słowo, moc Twojego Ducha
Świętego i Twój Kościół, Twoje dzieci, Twoich naśladowców na całym świecie. Widzimy, jesteśmy świadkami i wiemy, że Ewangelia Twoja, Ewangelia, Twoje Słowo dotyka, otwiera oczy, jest potężną mocą ku zbawieniu. Prosimy Cię szczególnie o ten kraj, Birmę, Myanmar, i o chrześcijan, którzy tam są, byś Ty wzmocnił, by ich moc w prześladowaniu, w trudnościach, przeciwnościach, utrapieniach, głodzie, pozbawieniu rzeczy, możliwości życia, wolności, by ich radość, pokój, nadzieja, miłość w pośród nienawiści, by przebijała, okazywała, pokazywała Twoją obecność, Twoją realność i by przyciągała jeszcze bardziej wszystkich przeciwników, wrogów. Panie, prosimy Cię o to, byś Ty wyposażał, działał właśnie w sercach chrześcijan, byś Ty powoływał nowych Twoich naśladowców we wszystkich tamtejszych religiach. Prosimy Cię też o władzę tego kraju, o to, o rządzących, byś Ty swoją mocą, swoim Duchem Świętym uczynił to, co jest Twoją wolą i byś Ty zatrzymał, obdarzał rozsądkiem, mądrością, byś uczynił to, co jest potrzebne w tym kraju, by Twoje imię było uwielbione. Prosimy Cię o pokój, o mądrość dla władców. Prosimy Cię o to, byś Ty udzielał szczególnie jednak Twoim dzieciom siły, miłości, ufności, pokoju i nadziei wśród tych wszystkich prześladowań. Niech Twoje imię będzie uwielbione, Twoja chwała, Twoje królestwo. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Zapraszamy Grażynkę. Witam wszystkich serdecznie. Przywożę pozdrowienia od brata Radka Siewniaka dla całego zboru, a także dla braterstwa Bujoków. Kazał Was serdecznie pozdrowić. Mieliśmy taką możliwość w czwartek właśnie być w Czarnym na wykładzie. Jego akurat mówił o Pakistanie. A ja chciałabym dzisiaj się z Wami podzielić. Przygotowałam o Iraku. Co dzieje się w Iraku? Między innymi w Iraku jest bardzo dużo grup etnicznych. Między innymi to są Kurdowie, Arabowie, muzułmanie i także jeszcze innych jest wiele wyznań, ale także chrześcijanie. To są Asyryjczycy. Biblia wspomina nam o Asyryjczykach. Było to wielkie imperium, jeśli pamiętacie, 8 wieków przed narodzeniem Chrystusa. Między innymi to oni wymyślili krzyż. W Iraku w 2000 roku było 1,5 miliona chrześcijan. Ale państwo islamskie uderzyło właśnie w chrześcijan asyryjskich i ponad 1 milion chrześcijan wyemigrowało. Dzisiaj w całym Iraku jest około 200 tysięcy tylko chrześcijan. Mosul jest drugim miastem pod względem wielkości w Iraku. W 2003 roku w Mosulu było 150 tysięcy chrześcijan. W 2014 roku w Mosulu ogłoszono kalifat i zostało tylko 30 tysięcy chrześcijan. Obecnie, na dzień dzisiejszy w Mosulu nie ma ani jednego chrześcijanina. Ci chrześcijanie, którzy pozostali jeszcze w Iraku, chcą dotrzeć do Mosula, aby właśnie tam, na tym terytorium, jeszcze głosić słowo, ale po prostu no, boją się, że będą prześladowani. Jak wiecie, Mosul dzisiejszy to jest terytorium dawnej Niniwy. Wiemy, znacie historię Jonasza, jak Pan Bóg wysyła Jonasza do Niniwy. Wszyscy ludzie właśnie tam pokutują, nawet zwierzęta. Wszyscy poszczą, ubierają wory i w tamtym czasie
nawraca się cały dzisiejszy, byśmy powiedzieli, Mosul, cała Niniwa. I także właśnie chrześcijanie myślą, że także to jest i dzisiaj w mocy Pana, że może się także nawrócić cały Mosul i ościenne właśnie te miasteczka i miasta. I chcielibyśmy się modlić właśnie o resztę chrześcijan, którzy zostali w Iraku, aby mogli mieć wpływ na ludzi, którzy ich prześladują i nie bali się głosić Słowa Bożego. Wandziu, mogę Cię poprosić o modlitwę? Panie, ja tak dziękuję Ci, że Ty już działałeś tam w tym miejscu, Boże, że kiedyś 800 lat temu czy wcześniej już przyszło tam opamiętanie dla tych ludzi, Panie. I tak prosimy Ciebie, Boże, aby tą garstką chrześcijan, którzy tam pozostali, Panie, abyś Ty wlał w ich serca odwagę, aby mogli iść i głosić znowu tak, jak Jonasz to uczynił, Panie. Aby mogli iść i głosić, aby mogła ten kraj, ten Mosul, czy cały Irak, Panie, aby mógł usłyszeć, kim Ty jesteś, że Ty jesteś potężnym Bogiem. Nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych, Panie. I tak Ci oddajemy to w Twoje ręce, abyś Ty wlał w serca chrześcijan odwagę, Panie, aby mogli całą wiarę oprzeć tylko na Tobie, Panie. I abyś Ty ich prowadził, aby też Twoje słowo głoszone było z mocą tam, gdzie są, Panie. Oddajemy ich w Twoje ręce, Panie. Ty ich stworzyłeś, Ty uczyniłeś te miasta wszystkie, Panie. I oddajemy to w Twoje ręce, Panie. Amen. Tak, Panie, proszę Cię, żebyśmy teraz przyszli do uwielbienia Ciebie, Panie, z czystym sercem, żebyśmy przedartowali swoje życie. Tak Cię proszę, Duchu Święty, żebyś Ty pokazywał, co jest nie tak, Panie, w naszym życiu. I jeśli są jakieś niezgody, to proszę Cię, Panie, żeby teraz właśnie był taki czas też wybaczenia sobie, żeby to był ten też czas uwielbienia, żebyśmy mogli podejść do Ciebie z czystym sercem i z pokorą. Amen. Przedobycie Panu. Pana uniżmy się, przed obliczem 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 Pana, przed obliczem Pana uniżmy się. Ziemia i czas, Pan sam wywyższy nas. Z pokorą stańmy. Z pokorą stańmy przed Panem swym. Z pokorą stańmy przed Panem swym. Z pokorą stańmy przed Panem swym. Z pokorą przed Panem swym, z pokorą, z pokorą stańmy przed Panem swym, z pokorą stańmy przed Panem swym, z pokorą stańmy.
wszystkie swoje troski oddajmy Mu. 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 Oddajmy Mu. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. Pan sam, Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas. Pan sam wywyższy nas. Pan sam, Pan sam wywyższy nas. Ziemia i czas, Pan sam wywyższy nas. Pan sam, Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas, Pan sam wywyższy nas. Pan sam, Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas, Pan sam wywyższy.
siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, Królem wiecznym On. Niepojęty w mocy swej, w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj, sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. Jezus daje nam zbawienie. Jezus daje nam zbawienie. Jezus daje pokój nam. Jemu składam dziękczynienie. Chwałę serca mego dam. Teraz wiem,
króluj. Wdzięcznością serce wypełnia się, gdy przychodzę przed majestat Twój. Dzień. Dzięki Ci, Boże, za to, że możemy tutaj być na tym miejscu, wolni. Tak proszę Cię, żebyś Ty prowadził całe to nabożeństwo, żebyś Ty przekazywał przez swojego mówcę, Panie, słowa, które tylko należą od Ciebie. Tak Cię proszę, Panie, żebyśmy potrafili żyć ze sobą tutaj, Panie, w Kościele, żebyś Ty nas spajał, Panie. Modlimy się o jedność i dzięki Ci za to, że możemy opowiadać Twoje dzieła, Panie, wszystkim ludziom tutaj na ziemi. Tak proszę Cię, żeby to, co teraz, o to, co teraz się modlę, Panie, żeby to było prawdą w naszym życiu i żeby to się wypełniało. Chwalę Cię, Panie, całym mym sercem. Chwalę Cię, Panie. Chwalę Cię, Panie, całym mym sercem. Opowiadam wszystkim cudowne Twe dzieła. Chwalić Cię będę i radować Tobą. Sam śpiewać będę na cześć Twego imienia. Chwalę Cię, Panie. Chwalę Cię, Panie, całym mym sercem. Opowiadam wszystkim cudowne Twe dzieła. Cię będę i radować Tobą. Sam śpiewać będę na cześć Twego imienia. O Najwyższy, o Najwyższy, o Najwyższy, o, o Najwyższy. Chwalę Cię, Panie, całym sercem. Chwalę Cię, Panie, całym mym sercem. Opowiadam wszystkim cudowne Twe dzieła.
Cię będę i radować Tobą. Psalm śpiewać będę na cześć Twego imienia, o Najwyższy, o Najwyższy, o Najwyższy, o, o Najwyższy, o Najwyższy, o Najwyższy, o Najwyższy, o Najwyższy, o, o Najwyższy. Sam śpiewać będę. Sam śpiewać będę na cześć Twego imienia. Sam śpiewać będę. Sam śpiewać będę na cześć Twego imienia. Sam. Sam śpiewać będę na cześć Twego imienia. O Najwyższy. O Najwyższy. O Najwyższy, o Najwyższy, o Najwyższy, o Najwyższy, o Najwyższy. Ty jesteś Najwyższy, o Najwyższy, ty jesteś Najwyższy. Ty jesteś Najwyższy, o, o Najwyższy. Ty jesteś Najwyższy, o, o Najwyższy. Ty jesteś Najwyższy. Pieśni, będziemy mieć czas modlitwy.
zachęcam do modlitwy. Thank you.
Bogiem wiecznym jest Pan. On jest stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy ani nie ustaje. A Jego mądrość jest nie do zgłębienia. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc i obfitość. Nawet najmłodsi ustają i nawet młodzieńcy padają. Ale tym, którzy wybrali Pan, przybywa wciąż nowych sił. Tym, którzy ufają Panu, zbijają się na skrzydłach jak orły. Biegną nie tracąc tchu, krą naprzód. Nikt nie jest taki jak Ty, Panie. Jesteś wielki i wielką moc ma Twe imię. Amen. Amen. Usiądźmy. Moi drodzy, to już teraz. To już teraz nadszedł ten czas, żeby posłuchać najbardziej wyczekiwanego świadectwa od Sylwestra, na które czekamy. Miało być w Sylwestra, nie udało się. Miało być w pierwszą niedzielę po Sylwestrze, nie udało się. Jest tak ważne, myślę, do wysłuchania, że zapraszamy Was teraz, nasi drodzy kochani. Chodźcie podzielić się tym, co właśnie chcecie nam powiedzieć. Chwała Bogu, bracia i siostry. Śmiejemy się, że świadectwo musiało poczekać, aż odzyskam głos. Będę czytać, dlatego że no jeszcze dużo emocji wzbudza we mnie to, o czym będę mówić. A dotyczy to najmłodszej naszej latorośli. Miłoszka. Chciałabym się najpierw pomodlić, żeby przede wszystkim Bogu chwała płynęła z tego miejsca i z tego świadectwa, które będziemy mówić. Panie Boże, tak dziękuję Ci za to, że nasze życie jest w Twoim ręku. Że pomimo burz, pomimo różnych doświadczeń możemy się opierać na Tobie i proszę Ciebie, Panie, aby pełna zbroja mogła być naszym udziałem duchowego życia. A tak modlę się, Panie, o to, co wybrzmi, Panie, tutaj z tego miejsca, aby przyniosło Tobie chwałę. Amen. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre, czego żąda Bóg od Ciebie, byś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Choć nie do końca to, co wybrzmi teraz, jest powiązane jednoznacznie z tym powyższym wersetem, to jednak on towarzyszył mi, nam, przez większość opisanych czy opowiedzianych w sytuacji, które teraz będę mówić. W pokorze przed Bogiem swym. Kiedy prawie rok temu mówiłam świadectwo, jak Bóg nas prowadzi przez ciężkie doświadczenia, dodając otuchy, pocieszenia i sił do niesienia tego, co On sam na nas wkłada. Obiecałam Danielowi, że kiedyś powiem w całości moje świadectwo, związane z ciążą, jak i z porodem naszego synka Miłoszka. Wracając wstecz, w miesiącu lutym w zeszłego roku radość. Z testu okazało się, że jestem w ciąży. W kwietniu pierwsze prenatalne badanie. Z jednej strony trwoga, z drugiej strony świadomość tego, że nic nie dzieje się w życiu człowieka wierzącego, nawróconego, który oddał życie swoje w ręce Boże. Nic się nie dzieje z przypadku. Diagnoza: łożysko osadzone nisko na tylnej ścianie. Konsekwencje: w najlepszym przypadku dziedzia miałaby się urodzić mniejsza,
druga opcja i gorsza, obumarcie płodu. Miałoby to być spowodowane małym przepływem przez tak umiejscowione łożysko. Dodatkowo ryzyko powtórzenia się ciśnienia podwyższonego u mnie, indukowanego ciążą i tym samym białko moczu, więc zapisano mi profilaktycznie akard. Modliliśmy się gorliwie do Boga, a z nami i wykochani oraz dużo z naszych znajomych. Bóg nas przekonywał, że naszym szczęściem ma być tylko On. Jego obecność, że nawet jeśli Bóg zdecyduje zabrać dzieciątko, to wiedzieliśmy, że Bóg jest Bogiem suwerennym. I takiego Go znamy i w takiego wierzymy i On dał Dzidzie i On w każdej chwili może ją zabrać. Pomimo tego, jak sytuacja miała się potoczyć, chcieliśmy być wdzięczni. W czerwcu drugie prenatalne. Lekarz orzekł, że łożysko podniosło się wysoko na tylnej ścianie i nie wspomina nawet o uprzednim zagrożeniu. Chwała Bogu, Dzidzia jest bezpieczna. Później miesiące przygotowań i oczekiwania, ogólny stan mój i Dzidzi dobry. Zastanawiamy się, co Bóg ma dla nas w kwestii porodu. Pierwsza utrata dziecka, dwa porody poprzez cesarskie cięcie, to drogi Boże, co drogi Boże dla nas masz tym razem? Czy dasz nam możliwość urodzić naturalnie? Czy jest to w ogóle możliwe po tylu operacjach? Rozmyślałam, modliłam się i przyszła mi na myśl położna, zaufana. Wiem, że z nią szczerze mogę porozmawiać o możliwościach, jakie mi pozostały. Rozmowa z położną kończy się zachętą do próby porodu naturalnego i pokierowaniem nas na placówkę, w której daje się możliwość próby takiego porodu, jeśli nie ma przeciwwskazań. Panie Boże, Ty znasz nasze marzenia, ale tylko Ty możesz otworzyć lub zamknąć drzwi do tego szpitala. Dostajemy namiary na lekarza, który pracuje w tamtym szpitalu i mógłby określić mój stan pocesarkowy, stan blizny i ułożenia Dzidzi. Pierwszy cud. Koniecznie musiałam spotkać się z tym lekarzem przed 8 września, a okazało się, że najbliższy termin to 12. Panie Boże, jeśli mamy się z nim spotkać, musisz otworzyć te drzwi. Lekarz odpisuje, że spotka się z nami w sobotę. Okazało się, że wyjątkowo w tym terminie jest w gabinecie, czyli przed 8 września. Dzięki Ci, Panie. Jedziemy na wizytę. Modlimy się. Panie, Ty wiesz wszystko i też wiesz, że szukamy Twojej woli. Jadę z myślą, że jadę tylko po to, żeby usłyszeć, że nie mam możliwości, bo coś może nie tak z blizną, a też lekarz prowadzący przy USG powiedział, że Dzidzia jest główką w dół, ale bardziej w biodro niż w kanał rodny. To też przeciwwskazanie. Marzenie o porodzie naturalnym we mnie umierało. Zresztą o to się modliłam, żebym nie wymogła na Bogu swojej woli, żebym nie szukała na siłę jakiejś możliwości. Przepraszam. Drugi cud. Lekarz zbadał bliznę, zrobił USG i powiedział, że nie widzi przeciwwskazań do porodu swoimi siłami. Panie, Ty zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Niezbadane są drogi Twoje. Popłakaliśmy się. Czy naprawdę otrzymamy taką możliwość? Decydujemy się pojechać już wcześniej na parę dni bliżej szpitala, żeby móc się przygotować jeszcze do porodu i wyciszyć. Ostatecznie 4 października mamy się zameldować w szpitalu, żeby jeszcze móc spróbować urodzić tak, jak sam Bóg to zaplanował przez kanał rodny. Poniedziałek, 4 października. Wstaję rano załamana, że jeszcze nic się nie dzieje, że Dzidzia nie chce wychodzić. Mąż mnie pociesza, a tym samym napomina. Wszystko jest w rękach Bożych. Jego woli oczekujemy.
Przy przyjęciu do szpitala odchodzi czop śluzowy, jest nadzieja. Może się zacznie akcja. Przychodzi wieczór, a tu nic. Trzeba iść spać, żeby zebrać sił. Około 2 w nocy czuję, że potocznie coś się za mnie leje. Idę do łazienki, niedobrze. To jest zabarwione krwią. Piszę do męża, a w międzyczasie wzywam pielęgniarkę. Sprawdzają, co się dzieje, podłączają pod KTG i USG, wzywają lekarza. Lekarz bardzo rzetelnie bada i nie widzi niebezpieczeństwa. Każą iść spać. Dzwonię do położnej, która ma być tylko dla nas przy porodzie. Ma instruować nas w trakcie, tak aby było to bezpieczne i informować, jeśli trzeba będzie jednak zrobić cesarkę. 14:25. Rodzi się Dzidzia. Nie chcieliśmy znać płci. Modliliśmy się o imię, więc teraz dowiadujemy się, że urodził się chłopiec. Łzy w oczach. Miłoszek. Panie, darowałeś mi urodzić naturalnie. Pierworodnie. Syna. Przekonywałeś nas, że będzie chłopiec. Nie mieliśmy imienia dla dziewczynki. A ten czas, który z Bożej łaski mieliśmy przez poprzedzające poród dni, był pełen, przepełniony miłością. I ta na nowo narastająca miłość między nami, małżonkami, to musi być miłość. Wdzięczni jesteśmy Bogu, że nas przeprowadził przez każdą z tych rzeczy, że możemy się uczyć, polegać na Bożej woli. W ostatnim etapie porodu, nie mogąc już powstrzymać parcia, spowodowałam pęknięcie szyjki macicy, co skutkowało dużą utratą krwi i przymusem szycia, a dodatkowo Miłoszek wychodził z rączką przy główce i narobił trochę szkód. Położna dzielnie poszywała wszystko to, co trzeba, ale nadal skądś sączyła się krew i postanowiła wezwać doktora, aby sprawdził, co jest tego przyczyną. Tutaj muszę dodać, że Bóg darował mi naprawdę dzielnego męża. Gdy, kolokwialnie mówiąc, chlusło krwią, gdy przez 3 godziny zszywali mnie i krwi było wszędzie pełno, nie zemdlał. Bóg darował nam naprawdę swój pokój, prosto od Stwórcy. Dawidowi pozwolono zostać przy mnie również przez czas operacji, jak to później nazwał lekarz. Utrata około albo nawet ponad 2 litrów krwi powodowała, że od czasu do czasu zasypiałam na krześle porodowym. Stan, w jakim byłam, nie pozwalał na przewiezienie mnie na salę operacyjną, choć tego wymagały szkody spowodowane w moim organizmie. Bóg zesłał nam doktora, który już 2 razy przed nami mógł być przy takim szyciu. Gdzie się wbijał igłą i szył, tam znowu zaczynało się sączyć. Były miejsca, gdzie tkanka odrywała się razem ze zrobionym supełkiem. Czułam, jak położnej drżą ręce. Pierwszym powodem było to, że się stresowała, a drugim to, że przez 3 godziny przytrzymywała wziernik plastikowy na tyle mocno, że po akcji miała prawie rany na palcach. To naprawdę był anioł, którego nam Bóg zesłał. Połóg. Przy dziewczynkach po cesarkach dochodziłam, moim zdaniem, bardzo szybko do sprawności, a tu prawie miesiąc leżenia. Prawie 3-tygodniowa rozłąka z dziewczynkami, bo nie byłam w stanie się nimi zajmować i przy tym cały czas na środkach przeciwbólowych, bo psychicznie nie szło wytrzymać bólu. Dziękuję wszystkim, którzy mnie, nas wspierali w tym czasie i modlitewnie, i fizycznie.
Dziękuję Bogu, że darował mi wiele lekcji w tych wszystkich doświadczeniach. Uczył mnie, że największym szczęściem jest być blisko Boga, że w Nim mam pokładać nadzieję, że On ma to najlepsze dla mnie, choć może przez ból, trud, doświadczenia. Dziękuję Mu za pokój, który nam darował, za ludzi, których postawił wokół nas w tych sytuacjach, że On trzyma moje, nasze życie w swoim ręku, że darował mi poniekąd na nowo życie, że to On jest dawcą życia i daje, kiedy chce i zabiera, kiedy chce, bo On jest suwerenny i chce, żeby Boża suwerenność była przeze mnie respektowana. I choć świat nie rozumie, to ja chcę, aby to Stwórca miał prawo decyzji o moim życiu. Dziękuję Bogu za moich rodziców, teściów i wszystkich, których aż nie sposób tu wymienić, a którzy mieli wkład w opiekę nade mną, dziewczynkami i dzielnie znosili te trudy tamtego okresu. Najbardziej chcę być wdzięczna za męża, którego mi darował Bóg, że Bóg uczy nas, co to znaczy kochać pomimo, a nie dlatego, że uczy mnie, co to znaczy być uległą żoną i cichą i pokornego serca. Za nasze dzieciątka, darowane nam przez Boga, a przede wszystkim chcę być Bogu wdzięczna za zbawienie, które darował w Chrystusie Jezusie, bo przez tego, bez tego, te wszystkie doświadczenia by mnie przerosły. Byłabym pełna strachu, lęku, beznadziei. Którym by nie było końca. Bałabym się śmierci i nie byłabym w stanie być w pełni z zaufaniem w Bożym planie. Dziękować chcę za to, że mogę chcieć upodobniać się do wzoru, którym jest Chrystus. I cokolwiek było, jest czy będzie, to nie wymyka się z Jego ręki. Nie wymyka się spod Bożej kontroli i ojcowskiej ręki, która, jak mówi Pismo, rani, ale także i zaopatruje. A i z doświadczeniem daje wyjście. Chwała Mu za to. Ja jako mąż chciałbym, kochani, zachęcić szczególnie do ojcostwa, ale też siostry do tego, aby stawać się matkami. Nie mówię tylko o fizycznym stawaniu się ojcem i matką, chociaż również kiedy już mając trójkę, może nie mamy doświadczenia jakiegoś ogromnego, ale widzę w tym, jak niesamowicie Bóg używa tego daru, aby nas kształtować, aby kruszyć, abyśmy widzieli, jak reagujemy, kiedy spotykamy się z upartością, z krnąbrnością dzieci, kiedy jest choroba, kiedy musimy wołać: Panie, co począć? Pamiętam, jak wiara straciła przytomność, przestała na chwilę, jakby zatkało ją, jak łzy się cisnęły do oczu i po prostu wołanie: Panie, pomóż, Panie, daj mądrość. Te wszystkie sytuacje tak kształtują nas jako chrześcijan. A ci, którzy już są dziadkami, babciami, wy też jesteście ojcami i matkami. Jeśli oprócz wnuków, również dla ludzi, których Bóg stawia, może młodego człowieka, sąsiada, którym trzeba się zatroszczyć, coś powiedzieć, być tą matką, tym ojcem duchowym. To jest powołanie nasze. Nie jesteśmy po to, aby cieszyć się swoim szczęśliwym życiem,
ale po to, aby służyć. Sam Pan Jezus powiedział, nie po to przyszedłem, po to przyszedłem, aby służyć, aby stać się sługą. On jako Pan, jako Król Królów, On przyszedł, aby służyć i po to my jesteśmy tutaj, aby składać swoje życie jako miła, żywa ofiara. I zachęcam z całego serca. Są to ciężkie doświadczenia, ale Pan Bóg kształtuje nas. I nie uciekajmy od tych doświadczeń. Nie uciekajmy. Amen. Chodźcie jeszcze na chwilkę, zostańcie. Drogi zboże, powstańmy. Tak jak modliliśmy się i zanosiliśmy ich sprawę do Pana Boga z prośbą, żeby tam był, żeby czuwał, to myślę, że teraz podziękujmy Panu Bogu właśnie, że był i że czuwał. Panie Boże, bardzo Ci dziękuję za Natalię. Panie, dziękuję Ci za Dawida, za ich rodzinę, za ich dzieci. Panie Boże, dziękujemy Ci, że kiedy modliliśmy się i wstawialiśmy się, Ty, Panie, czuwałeś, Ty byłeś, Panie. I Ty zawsze jesteś, bo Ty jesteś wielki i Twoje imię jest potężne, Panie. I dziękujemy Ci za to, że dzisiaj mogą tutaj być i mówić takie świadectwo Twojego działania. Niech Tobie będzie chwała i cześć, i tylko Tobie. Amen. Amen. Bardzo dziękujemy. Jonaszu, zapraszamy już Ciebie. Musicie wiedzieć, że to świadectwo zmieni bieg dzisiejszego kazania na Boży. Bo ja też chcę powiedzieć, to ciekawe jak Pan Bóg te puzzle ze sobą zlepia, ja też chcę powiedzieć o narodzinach, o starcie. Na start roku nie ma nic lepszego, co można powiedzieć, jak o starcie właśnie. I będę mówić o starcie i o narodzinach, ale już nie w taki sam sposób, jak planowałem, bo po takim szaleństwie się nie da, po prostu nie da. Piękna historia. Tytuł historii: z Bogiem na porodówce. Dzielny mąż, dzielny Pan Bóg, dzielna kobieta wiary. A propos właśnie powstania. Zobaczcie, kochani, czy z tym się zgodzicie. Czy zgodzicie się z tym? To, jak powstała dana rzecz, określa, w jaki sposób ona powinna funkcjonować. To, jak powstała dana rzecz, określa, w jaki sposób powinna funkcjonować. Bo jeśli tak jest, to w jaki sposób powstałem, określa sposób, w jaki ja powinienem funkcjonować. To, w jaki sposób ty powstałeś, powstałaś, określa, w jaki sposób powinnaś, czy tego chcesz, czy nie, funkcjonować. Sprawdźmy to, podajmy to testowi. Weźmy dwie rzeczy, które powstają, ale w trochę inny sposób. Każda rzecz, która powstaje, ona potrzebuje specjalnych okoliczności. Na przykład samochód. Tutaj nie ma mąki. Tu nie ma lodówek. Tutaj nie ma strzykawek i spulchniaczy. Tu są inteligentne maszyny z programami. Przeczysta linia. Przy lakierowaniu nie może być brudów. Po prostu są specjalne okoliczności, w jakich powstaje Volkswagen ID. Nie? I tak samo Citroen, i tak samo i inne marki. To ciekawe, że samochód w trakcie tworzenia on nie decyduje, jaki ma kolor. Samochód nie może krzyczeć, nie, czerwony. Po prostu ten samochód jest taki, bo tak zamierzył projektant, konstruktor, te inteligentne ramiona i taki wyszedł z fabryki. Ten samochód został stworzony, żeby jeździć, dojechać, zawozić kogoś i to z energią elektryczną. Ale na przykład taki ser,
On nie potrzebuje inteligentnych ramion, no chyba, że tych ludzkich. On potrzebuje konkretną temperaturę, konkretne naświetlenie, konkretne miejsce przechowywania. Ser nie może powiedzieć, ja chcę większe dziury, ja chcę większe dziury. Po prostu ser jest taki, jak go założył ten producent. Co więcej, ser nie może w trakcie wychodzenia z fabryki powiedzieć, ja od dzisiaj jestem samochodem. Gwiżdży na to, co powiedział projektant, ja jestem samochodem. Ja nawet jestem okrągły, więc mogę być kołem. Możesz przypominać koło, ale nie założymy cię ani na zimę, ani na lato. To wygląda komicznie, ale tak ten komizm wielu ludzi przeżywa w środku siebie samych. Wyszedłeś z pewnego projektu. I ludzie wychodzą z pewnego projektu i mówią, ja nie chcę być tym, jaki zostałem stworzony, ja chcę być czymś innym. Ser nie może wybrać, że jest samochodem, nawet jeśli wygląda jak koło, a samochód nie może uznać, że a ja to sobie zrobię sobie dziury w karoserii i będę Radamerem. Nie, czym Mazdamerem, czy czymś tam innym. Nie da się tak. Samochód będzie samochodem. Może nie będzie jeździć. Może się obrazi i powie, ja od dzisiaj nie jeżdżę. I to nic nie zmienia. Jesteś samochodem, ponieważ tak założył konstruktor. To samo z serem. Serze, a choćbyś chciał, nie będziesz mieć przebiegu 190 tysięcy. Możesz mieć przebieg 5-letni, 10-letni, możesz być, nie wiem, pleśniowym, możesz być innym, ale tak zostałeś stworzony. To, w jaki sposób zostałeś stworzony w serze, samochodzie, to określa, w jaki sposób powinieneś funkcjonować, prawda? Nie da się tego zmienić. A więc to, w jaki sposób ja powstałem, określa, w jaki sposób powinienem funkcjonować. Jeżeli powstałem do celów serowych, to nie mogę być do celów samochodowych. Jeżeli powstałem do celów samochodowych, to nie mogę być do serowych. Jakkolwiek abstrakcyjnie, kochani, to brzmi, to ludzie popełniają samobójstwa z powodu tego, że biją się właśnie z tym myśleniem. Sprawdźmy to, jak ja powstałem. Wiemy, jak to się dzieje, że dzieciątko powstaje. Ale w jaki sposób naprawdę powstałeś? Weźmy do takiej fabryki. No i myślałem sobie, które zdjęcie użyję dalej. No i jednak skusiłem się. Nie, to przejdziemy dalej. To zmiana. Wybrałem z tych dwóch, że musieliśmy chyba powstawać bardziej w takiej fabryce. Więc wróćmy się do czasu, gdzie musiał być projekt. Przeanalizujmy to nie po biologicznemu, a nie po takiemu teologicznemu, tylko bądźmy tacy po prostu tacy techniczni. Żebym powstał, musiał być projektant i projekt. Później musiał być konstruktor, konstrukcja. Musiało być jakieś formowanie, jakieś lakierowanie. No więc przejdźmy przez te wszystkie procesy właśnie teraz. Przez tą twoją fabrykę. My nie jesteśmy produktami z linii produkcyjnej. To jest jasne, kiedy czytamy słowo, że my nie jesteśmy jednym z 10 tysięcy milionów, trylionów produktów. Każdy jest. No właśnie, czym jest? Kim jest? Chodźmy tam, do początku. I chciałbym was zaprosić, drodzy, do pierwszej Mojżeszowej. No bo już gdzie indziej. I niech ta Mojżeszowa, ten początek, zmieni nasz początek na cały rok. Teraz. A więc Genezis, pierwsza Mojżeszowa, Księga Rodzaju, pierwszy rozdział. Będziemy chcieli przejść przez kilka ważnych etapów naszego stworzenia, naszego projektowania, konstruowania, formowania. Bo wszystko to, co ustalimy, określa, w jaki sposób powinniśmy funkcjonować, a w jaki nie. I jeśli się pomylimy, jeśli się okaże, że słuchając dzisiaj albo kiedy indziej, że nie żyję według instrukcji konstruktora, to jestem jak ser, który próbuje być samochodem, albo samochód, który próbuje być serem. To jest paradoksalne, komiczne, śmieszne albo tragiczne. No tylko, że śmiejemy się z tego, ale czasem ja się nie śmieję z siebie, bo głęboko wierzę, że ja chcę być kimś innym. A więc dobrze. Ja też jestem stworzony. I to, w jaki sposób, i zostałem stworzony, określa, w jaki sposób powinienem funkcjonować, a żeby mnie stworzyć, potrzeba było konkretnych okoliczności. A więc zacznijmy od projektu. Musiał być projekt. Zanim konstruowanie, musiał być projekt, musiał być pomysł. Kto cię wymyślił? Kto wpadł na pomysł, że masz dwa kółka, a nie cztery pod sobą? Że nie jesteś kółkiem, ale że jesteś właśnie taki? Kto to wymyślił? Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 26 werset. To będzie tylko odnośnik. Zachęcam do, nie wiem, wykartkowania albo do otworzenia gdzieś tam na ekraniku. W pierwszej Mojżeszowej, pierwszym rozdziale i 26 wersecie czytamy coś takiego. W ogóle ten pierwszy rozdział jest niesamowity. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią, nad wszelkim płazem, który po niej pełza,
I tu na razie dopiero jest projekt. Dopiero werset później Pan Bóg konstruuje. Na razie jest projekt. Nie ma jeszcze inteligentnych ramion i składania tego modelu. Po prostu jest Boży pomysł. Bóg wpada na pomysł. Jeżeli kiedykolwiek się Jonasz pytałeś, kto żeż wymyślił, że ja jestem na tej ziemi, to Pan Bóg jest. Boże, mówimy czasem, widzisz, a nie grzmisz. Tak często ludzie mówią. Kiedy, hej, to był mój pomysł, żeby on to był. Może nie, żeby taki był, jak żyje, ale to był mój pomysł, żeby on to był. Ludzie myślą, że powstają dlatego, bo, przepraszam, że tak powiem, ale młodzi, z którymi pracuję, czasem tak mówią. Kiedy nie mają kontaktu z rodzicami i mają depresję albo próby samobójcze, to oni mówią, a ja tu jestem na tej ziemi tylko dlatego, że mój stary wszedł na moją starą. O, w jednym zdaniu tyle. I ludzie myślą, że z tego się wzięli. Że to jakiś plemnik, komórka i to wszystko. Jesteś pomysłem projektanta. Ze wszystkich pomysłów, które w głowie miał, ten był jednym z najlepszych. I o tym mówi Biblia, że kiedy Bóg spojrzał na wszystkie swoje pomysły i projekty i konstrukcje w pierwszym rozdziale, to powiedział, no te są dobre, tym daję 9 na 10, ale ten to jest poza skalą. Ty jesteś poza skalą. Jesteś Bożym konceptem, Bożym projektem. To jest coś, co bardzo pomaga mi, kiedy rozmawiam i z wierzącym, i z niewierzącym. I z kimś, kto jest mi uprzejmy i nieuprzejmy. I z kimś, kto jest normalnie wierzącym człowiekiem, albo żyjącym człowiekiem, albo chłopakiem, który ma ubrane rajstopy, szpilki i jest transseksualistą. Ta jedna rzecz nie pozwala mi nikogo wyrzucić do kosza. I nikogo kopnąć i powiedzieć, a ty to się już w ogóle nie dajesz, krzyżyk postawić nad tobą. Nie pozwala mi właśnie to, że każdy z nas jest Bożym projektem. I choćby on mi się nie podobał, i choćby on był żył najgorszym życiem, to jednego nie mogę zmienić. On jest Bożym pomysłem na tej ziemi. Tego nie zmienię. Więc jeżeli Bóg go tu ściągnął na ziemię, to ja go stąd ściągnąć nie mogę. Ani go zakrzyżykować. To jest coś, co bardzo mi pomaga, kiedy ktoś na paradzie LGBT krzyczy mi prosto w twarz. Ja mu nie mogę na niego krzyczeć. Jesteś, czy tego chcesz, czy nie? Jesteś stworzony przez Boga. Możesz krzyczeć na niego, ile chcesz. Ja nie mogę, nie będę. Jesteś Bożym pomysłem. Wyciągnijmy coś z tego. Co to zmienia, że zostałem zaprojektowany przez Boga, a nie inną inteligencję, albo ewolucję, albo nawet przez siebie samego? Co to zmienia? Ano zmienia to, krótki wniosek, że Bóg zna mnie najlepiej. Lepiej niż ja sam na świecie i zna moje przeznaczenie i pała do mnie miłością konstruktora. To jest ciekawe, tak technicznie. Nie wiem, kto robił wystrój tej sceny, ale myślę, że ze wszystkich ludzi, którzy się tą sceną cieszą najbardziej, to jest właśnie jej konstruktor. Siedzi i patrzy, czy te lampy są pod dobrym kątem, czy te światełka to tak ładnie rozstawione są, czy jest równa odległość, czy nie zasłania perkusisty, bo tam tak widzi się, co wyczynia Daniel, nie? Fajnie, że śpiewa nawet za perkusją, to jest niesamowite. Czy te lampki nie przeszkadzają, czy nikt... Na jednej konferencji mówiłem wykłady i podeszła do mnie jedna dziewczyna i mówi, wiesz co, mówisz świetnie, ale ty po prostu się tak ruszasz na scenie, że deptasz moje kwiatuszki z przodu. Czy mówisz, oh. To było dla niej tak istotne. Ona pałała miłością konstruktora do tego, co zaprojektowała. I Bóg właśnie taki jest. A widzieliście, jak stworzyłem Daniela? A widzieliście, jak zaprojektowałem Miłoszka? A widzieliście to? On po prostu fascynuje się tym swoim projektem. Nawet tymi, których my mamy za defekty. Boże, moje dziecko urodziło się bez czegoś. Albo urodziło się nie tak, jak chciałem. Bóg mówi, ludzie, ty jesteś moim dziełem, tak czy siak. To znaczy, defekty nie są Bożym dziełem. Ale człowiek jest. I nieważne, czy z jedną, czy z dwoma rękami, Bóg mówi, ale jesteś moją piękną, czymś więcej niż dekoracją na tym świecie. No właśnie. Bóg zna mnie najlepiej i poładam miłością konstruktora. Dwa. Był proces projektowania, a teraz jest proces stwarzania, konstruowania. Ale zanim, to trzeba tego konstruktora w ogóle znaleźć, zatrudnić. Akurat tu nie mam problemu, bo projektant i konstruktor to jest jedna osoba. Więc w pierwszej Mojżeszowej 1:27 czytamy tak, że po tym Bożym pomyśle stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako kobietę i mężczyznę. Krótkie pytanie i krótki wniosek. Co to zmienia,
że zostałem nie tylko zapomysłowany, ale zostałem też zbudowany, stworzony przez Boga, a nie przez ewolucję albo inną inteligencję? Co to zmienia, że Volkswagen został stworzony w fabryce Volkswagena? Ano to, że jeżeli Volkswagen się zepsuje, to nie ma sensu go wysyłać do innej fabryki albo do innego serwisu, jak właśnie Volkswagenowego. Oni przynajmniej powinni w takim bezgrzesznym świecie. No wiem. Znać go najlepiej na wylot i naprawić go i mieć wszystkie części. Więc idąc do tej idealnej myśli, co to zmienia? Ano to, że jest tylko jeden serwis, który może naprawić moje usterki. Tylko jeden serwis, który może naprawić moje zniszczenia, albo moje destrukcje, albo moją usterkę. To jest Boży serwis. Wyszedłem z Bożego serwisu i tylko tam powinienem wracać, żeby naprawić to, co we mnie jest nie tak. My biegamy do innych serwisów. A tamten mówi, że też się zna. On też naprawia pralki, no to idę za kimkolwiek. Okazuje się, że on się zna, tylko nie na tych. Ludzie się znają na naprawianiu psychologii, znają się na naprawianiu nauki, znają się na naprawianiu budynków, znają się na naprawianiu samochodów, tylko nie znają się na naprawianiu duszy. My się znamy tylko na niszczeniu, na destrukcji duszy. Tylko Bóg to jest ktoś, kto potrafi tchnąć życie i potrafi to życie uporządkować. Tak jak Izajasz mówi, że tak jak ty rozpostarłeś gwiazdy na niebie, tak potrafisz uporządkować moją duszę. To właśnie to zmienia. I prawda jest taka, że przed tym nikt nie ucieknie. Ja mogę sobie uznać, że Boga nie ma. Albo że Bóg to będzie mi tylko w niedzielę. To sobie mogę uznać, ale nie zmienię tej jednej rzeczy, że moje usterki są do naprawienia tylko w Bożym serwisie. I tego nie zmienię, nie ma szans, bo tak powstałem. Sernia może być samochodem, a Jonasz nie naprawi swojej duszy nigdzie indziej jak u konstruktora. Trzecia rzecz. A jaki był proces konstruowania? On też jest ważny. Proces konstruowania znajdujemy w 1 Mojżeszowej 2:7. I czytamy tak. Wtedy to Pan Bóg, i są trzy etapy, ukształtował z prochu ziemi człowieka, tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek stał się żywą istotą. Czemu Pan Bóg nie stworzył Adama i Ewy jak lwa, antylopę, słonia i inne? Po prostu powiedział i się stało. Czemu Pan Bóg nie powiedział, niech się stanie światłość, niech się stanie słoń i niech się stanie Adam? Czemu Pan Bóg nie stworzył Adama w taki sam sposób? To jest bardzo istotne. Sam proces konstruowania sera, samochodu i mnie też ma znaczenie. Bóg się nie myli w żadnych detalach. Ja te detale bardzo mocno studiuję od pewnego czasu i jestem po prostu zachwycony i zmielony i zwalcowany całymi szczegółami. Jakie Bóg szczegóły zawarł w Słowie, choćby w pierwszym rozdziale. Czemu Pan Bóg, tworząc człowieka, nie stworzył go tak samo jak innego stworzenia? Bo chciał tam zawrzeć jedną ideę. Więc znajdźmy te trzy etapy. Pan Bóg z jakiegoś powodu nie mówi, a stań się Adamie, tylko bierze proch ziemi. To znaczy, że musiał być proch. Bóg się musiał tym prochem ubabrać w jakiś sposób. Wziął ten proch i to było niesamowite. Nie wiem, co Pan Bóg z nim zrobił. Czy był na ziemi, czy jakoś tak fruwał, czy nie wiemy tego. To nie jest tak istotne, jak to, że Pan Bóg to wziął, uformował i zrobił. Albo może nie dmuchnął, a może po prostu pomyślał i weszło to życie. Wiemy, że tchnął tam dech życia. I nagle z tego prochu, który wypełnia Boże Słowo i Boży dech, nagle formuje się Adam. Żywy człowiek, ale nie taki jak lew, nie taki jak antylopa i nie taki jak słoń. Co to zmienia? Co to zmienia? Niezwykle ważną rzecz. Że powstałem z ponadnaturalnego i wiecznego tchnienia. I to oznacza, że moje potrzeby nigdy nie zostaną zaspokojone tymczasowymi i ziemskimi rzeczami. Bo one są w stanie być zaspokojone w taki sposób, w jaki powstałem, przez ponadnaturalne i wieczne rzeczy. I to jest niby proste. Mieliście tak, że nie jedliście cały dzień, a byliście najedzeni? Post na przykład. Mieliście tak, że mieliście po prostu nie jadłeś śniadania, bo nie zdążyłeś. Jechałeś na nabożeństwo i wyszedłeś i mówisz, ja cię kręcę, jestem tak pełny i tak pełny energii, że szok. Szok. Mam jeszcze jedną historię. Kojarzycie te słowa, nie samym chlebem człowiek żyje, lecz wszystkim, co pochodzi z ud Bożych? Znam historię, gdzie był jeden misjonarz. Nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, bodajże Rosja. Zamknięto jego żonę i jego dzieci. Dziecko 4-letnie i dziecko karmiące się z piersi.
dwójka dzieci, mąż i żona. Zamknęli ich w więzieniu. I tak zamknęli ich i przetrzymywali. Oni chcieli wyciągnąć od niego pewne informacje, prześladowali chrześcijan w tamtym rejonie. No więc jest mama, jest tata, nie dostaje nikt jeść i jest zimno. Jak mamusia przestanie jeść, to i nie ma jak dziecku dać pocumcać. Jak tata nie zje, to nie będzie mieć siły bronić rodziny. No i ten czterolatek też nie ma co jeść. I oni nie mają co jeść, i dzieci płaczą i w końcu tego drugiego dnia, czy tam w nocy, jest mocny płacz, bo dzieci płaczą, bo synuś też jest zimny i głodny i ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Po prostu jestem pastorem, siedzę w więzieniu i widzę mojego czterolatka, który mówi, tatuś, dasz mi jeść? Albo widzę takiego małego Gabrysia czy Miłosza, którzy płaczą, mama, pić, a mama nawet nie ma co dać. I ten człowiek się modli, Panie Boże, zrób coś, albo nas stąd weź, albo weź moje życie, tylko ich uratuj. I przychodzi mu do głowy jedna myśl. Nie samym chlebem człowiek żyje, lecz wszystkim tym, co pochodzi z ust Bożych. Wiecie, co on zrobił? On wstał, podszedł do swojej rodziny i zaczął im recytować Słowo Boże. Usługiwał im Słowem Bożym. I wiecie, co się stało? Piersi jego żony napełniały się. Dziecko zaczęło pić z niepustych już piersi mamy. Brzuszek czterolatka zaczął się wypełniać. Nikt nie był głodny. Najedli się Słowem Bożym. Niesamowite. On mówi to historię osobiście. Najeść się Słowem Bożym w więzieniu. A dlaczego to się stało? Tak, to był cud, ale to się stało właśnie dlatego, że myśmy powstali z Bożego tchnienia i my się możemy najeść właśnie Bożym tchnieniem. Mogę się najeść w najlepszej restauracji albo jak wolę to w KFC. Ale i tak będę głodny. I o tym mówił Pan Jezus. Ja Ci dam wodę, po której nie będziesz chciała pić. To właśnie to się zaczęło w ogrodzie Eden, kiedy Pan Bóg stwarzał w tak piękny sposób Adama. Ja potrzebuję witaminy C, D, K i innych, ale najbardziej potrzebuję tej witaminy. To jest najważniejsza witamina w moim życiu. Słowo żywego Boga. Chodźmy dalej. Jesteśmy w tym etapie konstruowania. Forma i cel, jaki Pan Bóg nam nadał. Wracamy do 1.26. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata, nad niebem, nad bydłem, nad całą ziemią, wszelkim płazem, który po niej pełza. Co to zmienia? Co to zmienia, że jestem stworzony właśnie w takim celu? Że jestem stworzony jakoby na Boży obraz i Boże podobieństwo, plus mam opiekować się tym, co na ziemi. To są dwa główne cele, bardzo ważne cele. Ale zanim to o formie. Co to zmienia? To zmienia, że od zawsze i na zawsze, to ważne, moim zadaniem, mojego życia, czy tego chcę, czy nie, jest reprezentowanie Boga. I prawda jest taka, że nawet ateista, który w Boga nie wierzy, albo agnostyk, którego żaden argument jeszcze nie przekonał do Boga, on właśnie teraz jest na Boże podobieństwo. On reprezentuje Boga. Boga nie reprezentują tylko chrześcijanie. Boga reprezentuje każdy człowiek, ponieważ jest stworzony na Jego obraz i Boże podobieństwo. To znaczy, o co Bogu chodziło? Chodziło o to, że czy to oznacza, że Pan Bóg, nie wiem, ma dwa badylki, jeden ma większe, drugi ma mniejsze, ma dwa kółka na buzi i ma w ogóle buzię. Czy to oznacza właśnie? Nie. Chodziło o to, że kiedy cokolwiek i ktokolwiek patrzyło na Adama i Ewę, i następnie ludzie spotykali się z Adamem, albo nawet stworzenie miało się z Adamem albo z Ewą spotkać. I choćby się ateista spotkał z Adamem albo z Ewą, jeżeli to w ogóle byłoby wtedy możliwe, to powiedzieliby, wiesz co, kiedy patrzę na twoje życie, kiedy patrzę na ciebie, to już wiem, jaki jest Bóg. Już wiem, jakie jest Jego serce. Jak patrzę na twoje wychowywanie Adam syna, to widzę, jakie serce ojca ma Bóg. Jak patrzę na to, jak ty żyjesz, to chce mi się wierzyć, że Bóg istnieje. Właśnie po to człowiek był, że kiedy ktoś miał patrzeć na Adama i Ewę, to mówił, wow, Bóg jest niezwykły. Nie ty, Adam, Bóg. Wow. Następna rzecz. Kiedy Bóg tworzy Adama i Ewę, stworzył ich z konkretnego powodu. Mamy takie piękne zdanie. My nie musimy tworzyć już żadnego obrazu Boga, ponieważ Bóg już sam stworzył swój obraz. A gdzie On jest? Gdzie On jest? Ty. A że ty, tobie się Jonasz nie udało, to Bóg Ojciec musiał zesłać idealny obraz na tę ziemię. Eikon, jak Kolosan, a Paweł w Kolosan pisze o Chrystusie.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, on jest ejkon, on jest odbiciem lustrzanym Ojca. Więc zesłał idealny obraz, ale to my mieliśmy być tym obrazem. I tak naprawdę dalej nim jesteśmy. Czy tego chcemy, czy nie? Reprezentujemy Boga w tych w sferach duchowych i w tych ziemskich nawet. Czy chcemy, czy nie? Pan Bóg stwarza człowieka i to, co odróżnia człowieka, to właśnie to, że jest na Boży obraz. Bóg zawiera swoje DNA w człowieku. A czym jest to Boże DNA? Znasz to. Chcesz coś mieć, ale nie masz pieniążków i masz to przed sobą, możesz to szybko zwinąć. A więc już się przygotowujesz, kalkujesz ten plan, że jak ta osoba się odwróci, to ja tam wyciągnę to moją, przybliżę się, wezmę zgarnę ręką do kieszeni i to wszystko. Planujesz to, ale masz w sobie tą niewygodę, ten dyskomfort. Skąd to się tam wzięło? Nawet niektórzy to mają głos, nie rób tego. A niektórzy mają, to jest grzech. A niektórzy, wiesz co Bóg mówi? Wszystko zależy od tego, jak to jest blisko Boga albo kto co usłyszał w życiu. Skąd się bierze we mnie ten głos? Przecież to nie jest genetyczne po tacie. To nie jest po mamie. Aś pewnie Sabinka powiedziałaby, że to po niej, bo ona ma takie sumienie. Skąd to się bierze? To jest fragment nie ciebie w tobie. To jest Boży element Jego Bożej istoty w tobie. To jest sumienie, o którym Pismo mówi, że kiedy staniemy przed Bogiem, to Bóg je wyjmie ze mnie na świadka. Bóg zabierze co Jego ze mnie na świadka. To znaczy, że w tobie i we mnie, czy tego chcemy, czy nie, jest Boże DNA, sumienie, które ma nam pomagać podejmować właściwe wybory. A to jest ważna rzecz właśnie. Bo to jest ostatni element bycia stworzonym na Boży obraz i Boże podobieństwo. Ty i ja jesteśmy stworzeni z piękną możliwością, że skoro mamy obrazować Boga, to potrzebujemy mieć taką samą możliwość, jak On, podejmowania decyzji. Kogut nie ma decyzji pomiędzy dobrym a złem. Ser albo samochód nie mają decyzji pomiędzy dobrym a złem. Samochód się nie zbuntuje. Od dzisiaj cię nie lubię, kierowco, bo jeździsz za ostro, więc będę teraz stał w garażu przez 2 tygodnie. On nie może wybrać, co dobre, a co złe. My możemy. I właśnie tu się zaczyna ta ścieżka rozbicia się z Bożym projektem. Bóg stwarza człowieka i mówi mu, słuchaj, na tym świecie jest tytoń i ty masz wybór, co z nim zrobisz. No więc albo użyjemy tytoń dla dobrych spraw, albo się zadymimy na śmierć. Stworzenie na Boży obraz mieliśmy możliwość podejmowania decyzji i tak żeśmy wybrali, że Pan Jezus musiał przyjść, żeby to wszystko odkręcić. Są pewne pierwiastki, substancje chemiczne na świecie, z których my, zamiast złożyć lekarstwa, to zbudowaliśmy bomby atomowe. I do dzisiaj musimy tam pewne rzeczy, nie wiem, ludzie robią zdjęcia, ale robią zdjęcia w Czarnobylu wielkim tragedią, czy w Hiroshimie, czy w innych miejscach. Stworzę rodzinę! No to żeśmy wymyślili rodzinę. Tylko po prostu pozamienialiśmy pewne kształty, trójkąty z kółkami. Bóg stworzył i dał wybór, słuchaj, chcę, żebyś szafował tym, co jest na ziemi, bo o tym mówi. No i myśmy wybrali. I to, jak wybraliśmy, doprowadziło do tego, że Pan Jezus musiał zainterweniować. Ale nie o tym dzisiaj. Przynajmniej nie teraz. Jest jeszcze jedna rzecz, dla której jesteśmy na świecie. To jest cel. Oprócz pierwszego celu, żeby odbijać Boga na tej ziemi, czy tego chcemy, czy nie, reprezentujemy Go cały czas. Jest jeszcze drugi cel, żebyśmy szafowali tym, co jest na tym świecie. I to jest ciekawe, bo nieczęsto słyszałem mówców, którzy o tym mówią. Jesteś na tej ziemi, żeby dbać o nią. Żadna ekologiczna firma mi nie zapłaciła. Nie jeżdżę ekosamochodem, tylko na energię, nie wiem, tam słoneczną. Chodzi mi coś innego. Bóg nas powołał, żebyśmy na tej ziemi dobrze zarządzali tym, co stworzył. Troszczyli się o to. I ten werset właśnie nie pomaga mi, jak widzę śmieć koło kosza, przejść obok niego. Bo właśnie po to jesteśmy. Mamy zarządzać tym, co Bóg stworzył. To ciekawe, że nawet tym się grzech objawia, że idzie człowiek, wykopuje coś tam koło kosza i to tam stoi. Nawet tam widać tę naszą naturę odejścia od Boga. Ja chcę być człowiekiem, który się troszczy o to, co stworzył Bóg. To może brzmieć komicznie. Ale ja to chcę Boga reprezentować nawet przy koszu na śmieci koło Biedronki. Nie muszę wziąć wora i teraz to wszystko sprzątać, chociaż to może byłoby takie dość prowokacyjne dla ludzi. Ale chciałbym być człowiekiem, który ma tą świadomość, że idę sobie tym lasem i to jest naprawdę dobre zawołać. Panie, ale to stworzyłeś. Jest niesamowite. A jak znajdę jakiś papierek po chipsach, wezmę go i wyrzucę. Mojżeszowa 1,27. Takie to proste. Dalej. Zastosowanie. Pierwsza Mojżeszowa 1, 28, 29 mówi tak.
Potem pobłogosławił im Bóg i powiedział do nich tak: rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię, podporządkowujcie ją sobie, panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata nad niebem, nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. I następnie Bóg powiedział, i to jest to, o czym ja już powiedziałem: oto daję wam wszelkie rośliny wydające nasiona na całej ziemi oraz wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasiona. Niech wam to służy za pokarm. Co to zmienia, że Bóg tak nas zaprojektował? O co chodzi w tym fragmencie? Bóg nam dał dar, żebyśmy się o Niego troszczyli i Go jeszcze bardziej rozwijali. Boga nie cieszy, kiedy nam coś daje, a my to tylko trzymamy, a potem mówimy: Panie Boże, masz to samo. Znacie tą przypowieść o talentach? Dał jeden talent, no i sługa, niezły sługa, dość taki twardo stępujący po nogach, przychodzi i mówi: Panie, nie straciłem. A Bóg mówi: nie chodzi o to, żebyś ty tracił, nie chodzi o to, żebyś ty rozmnażał. To, co ci daje. No więc, co to zmienia, że my jesteśmy powołani, żeby troszczyć się o życie na ziemi i w nas i je rozmnażać? Ano to, że według Bożego projektu ja jako człowiek mam pielęgnować życie zamiast uśmiercać. A to oznacza, że każda śmierć blisko mnie, w moim otoczeniu, będzie mnie osłabiać. Zauważyliście, kochani? Jak widzisz, tak po prostu, czysto teoretycznie, widzisz te takie plakaty na tych tabliczkach informacyjnych z tymi klepsydrami i masz, nie wiem, teraz w tych czasach to tego było więcej, masz 7 takich plakatów i 7 nazwisk. Idziesz sobie koło tego i patrzysz jak na reklamę Media Expertu? No mi się przynajmniej jakoś tak, nie że płaczę nad każdym, bo tego nie znam może, ale przechodzi mi się koło tego z dyskomfortem. A jak jedziesz samochodem i widzisz, no nie wiem, sarna z rozwalonym bokiem, bo ktoś do niej dowalił, albo kota zmiażdżonego, dzisiaj takiego miałem po drodze, zmiażdżonego, przyjechanego kota w pół, po prostu widać nawet odciski tej opony jeszcze tam gdzieś na jego sierści, czy tam gdzieś. Jedziesz i myślisz, biegał to ma? Czy może jakoś tak dyskomfortowo ci się jedzie koło tego? Zauważyliście, drodzy, że jest coś w nas takiego, że my się nie cieszymy śmiercią. Chyba. Że im dalej jesteśmy od Boga, tym mniej nas to obchodzi. Im większa bezbożność, tym większa znieczulica na śmierć. Ludzie biorą... Ja nie jestem, bo mamy przerażający taki etap w świecie, że bardziej szanujemy zwierzęta niż ludzi i że bardziej kochamy i troszczymy się o zwierzęta niż o ludzi, więc ja nie chcę iść w tą stronę. Chodzi mi bardziej o to, że mamy ludzi, którzy teraz potrafią wziąć pałkę i walnąć tego psa. Wziąć po prostu... Przyszedł na jakiś czas, patrzysz na klepsydry i się nabijamy z tych plakatów. Im dalej od Boga, tym mniej śmierć mnie boli, ale im bliżej Boga, tym bardziej śmierć mnie dewastuje. W taki sposób wewnętrzny. Nie lekko się znosi nam śmierć. Lekko się nam znosi życie. Widzimy na nowonarodzonego chłopczyka. No nie mówimy tak, się kochali, to mają. Tylko mówimy: o jacie! Nawet na małego kotka. Moja Sabinka, czasem jak zdarza się, że jak się poznawaliśmy, ja patrzę, Sabinka, łzy jej lecą, a Sabinka ogląda film, jak się kotki urodziły. No niesamowite. Nawet tam można po prostu się rozczulić, bo po prostu cieszymy się nowym życiem. Bóg nas tak stworzył, że my mamy cieszyć się życiem, a nie uśmiercaniem. I to jest w nas. Chyba, że się oddalimy od Niego i już nam to nie przejmuje. I ostatnia rzecz na tej liście. Gwarancja. Na każdy produkt jest gwarancja. Na iPhone'a rok. Na Kia czy tam na Toyota 5 czy 7, chyba 7. A ile mamy gwarancję na siebie w tej Bożej produkcji? Ona jest dożywotnia. Boża gwarancja jest dożywotnia. Bóg jest hojny. Bóg mówi: daje ci gwarancję na całą wieczność. Tylko jest jedna klauzula w tej gwarancji. To jest troszeczkę tak jak z samochodem, który mam na leasingu i tam w tym ubezpieczeniu jest taka klauzula, że jeżeli będzie jechać właściciel poniżej tego roku życia albo nie właściciel, no to nie ma zwrotów takich albo pełnych, albo w ogóle. Nie? Jest pewna klauzula w ubezpieczeniu, w gwarancji. Tutaj też mamy jedną klauzulę. Gwarancja jest dożywotnia i Bóg, to ciekawe, gwarantuje dwie rzeczy. Okay? Więc chodźmy do tego tekstu, do Bożej gwarancji. A znamy Boga, jak ktoś mówi, to nie da się tego znieść. Chce się zlikwidować. Drugi rozdział Księgi Mojżeszowej i przeczytamy tylko fragment.
od 15. Pan Bóg wziął człowieka, osadził go w ogrodzie Eden tak, żeby człowiek uprawiał go i doglądał. Pan Bóg przykazał człowiekowi z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. I teraz co Pan Bóg próbuje przekazać człowiekowi? Słuchaj, będziesz żyć, jeżeli będziesz stosować się do tych moich reguł i zasad. Jeżeli je złamiesz, to nie będziesz żyć, zginiesz. Innymi słowy, to co Bóg próbuje przekazać, bo wiemy, że Bóg nie jest Bogiem tablic i przykazań samych w sobie. Nawet w Bożych przykazaniach jest życie wewnątrz, więc Bogu chodzi o coś więcej niż tylko o zasadę. Innymi słowy, Bóg mówi, słuchaj, jeżeli będziesz zawsze blisko mnie, będziesz tam, gdzie ja chcę, żebyś był, gwarantuję ci życie. Ale jeżeli odejdziesz ode mnie, dziecko, czego nie chcę i nie zastosujesz moich słów, to moja gwarancja życia jest w tym miejscu, gdzie ja ci je wyznaczyłem, a poza nim gwarantuję ci śmierć. I to jest ciekawe. Bóg gwarantuje każdemu człowiekowi, to wiemy. Tylko czy my się tym przejmujemy? Bóg każdemu człowiekowi obiecuje coś. Obiecuje, że jeżeli jestem z nim, to mam życie i Bóg obiecuje, że jeżeli nie jestem z nim, to mam śmierć. Bóg nie obiecał tylko dobrej rzeczy. Bóg nie zagwarantował tylko wspaniałości w Ewangelii. Ewangelia to jest tak naprawdę aktualizacja pewnego paktu, czy może klauzuli gwarancyjnej z człowiekiem. Musimy coś sobie wyjaśnić, Jonasz. Gwarantuję ci, że jeżeli będziesz blisko mnie, będziesz miał syna, jak mówi Jan w Ewangelii Jana, to masz życie. Ale gwarantuję ci, że jeżeli go nie będziesz mieć i jeżeli będziesz daleko ode mnie, to ci gwarantuję życie beze mnie na wieczność. I to jest gwarancja dożywotnia. I możemy z tym zrobić, co chcemy na świecie. Ateiści swoje, agnostycy swoje, Świadkowie Jehowi swoje, my możemy swoje, każdy może swoje i to nic nie zmienia, kompletnie nic nie zmienia, kompletnie nic. Możemy uznać, Panie Boże, Ciebie nie ma, a Bóg mówi, jestem. Panie Boże, nie lubię Cię, bo nie jesteś taki, jakbym chciał, żebyś był. Ale ja nie będę taki, jak Ty chcesz. Ja jestem taki, jaki ja chcę, żebym był ja. Wszechmat tyle tylko, po prostu. Panie Boże, ja nie jestem od dzisiaj Twoim reprezentantem, ja będę żył na swoje własne konto. Tego nie zmienisz. Ja Cię stworzyłem, ja zaprojektowałem i obowiązuje Cię moja gwarancja. Albo blisko mnie i życie, albo daleko ode mnie i śmierć. I tego człowiek zmienić po prostu nie może, cokolwiek by nie robił. Cokolwiek by nie robił. I kiedy myślę o tym, kiedy patrzę na to, myślę... Wspaniałe. Ależ Bóg to zaprojektował. No niebywałe to jest. Niebywałe. Panie Boże, no idealny projekt. Ja bym chciał, żeby to wszyscy wiedzieli. Panu Bogu to się w ogóle to udało, prawda? To Volkswagen, to Serra Damer, czy tam inne nasze najwspanialsze rzeczy, jakieś tam te Alexy, Siri i inne, to są tylko małe elemenciki, które się chowają przy Bożym projekcie. Bóg to tak wspaniale wymyślił, bo jak patrzę na Ciebie, jak Ciebie wymyślił, no szapoba, Panie Boże, szapoba. Ale chyba jednak coś nie wyszło. Magazyn Lublin w 2020 roku mówi tak. W samobójstwach nieletnich Polska na drugim miejscu w Europie. Na drugim miejscu w Europie. To jak to na Ukrainie jest wojna? Tam gdzieś nie mają takich iPhone'ów albo Volkswagenów i oni tam dochodzą mniej razy, a my częściej, młode pokolenie, do wniosku, że trzeba skończyć życie, bo to jest najlepsze rozwiązanie ze wszystkich. Polscy nastolatkowie i młodzi ludzie jako drudzy w Europie najczęściej dochodzą do wniosku, że samobójstwo to jest najlepsze dla nich rozwiązanie. Wow. Stan jest niesamowity. Uwaga, to nie jest kraj losowych ludzi. Jadź. Ja się w ogóle zastanawiam, czy ten świat jest dla słabych ludzi. Faceci nie płaczą. Ktoś coś tam. Jak jesteś słaby, to wypad z Polski, bo tutaj to przetrwają tylko najsilniejsi. No takie mamy właśnie realia według tego, co widzimy w artykule. Dalej. Samobójstwa nieletnich. O tym samym pisze magazyn Focus. Polska na drugim miejscu w Europie pod względem samobójstw nieletnich. Ostatni raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę prezentuje alarmującą statystykę i w końcu, a my pytamy, z czego ona wynika. No i uwaga, gdzieś tam w tym tekście zaznaczyłem dwie wypowiedzi.
To są dzieciaki, które są z zewnątrz, sprawiają wrażenie, że wszystko jest okej, ale dzwonią, bo tylko przez telefon są w stanie o tym pogadać dalej. W takiej sytuacji młody człowiek często traci nadzieję, że ktokolwiek może go zrozumieć. To jest wykład z konferencji, którą zrobiliśmy, bo widzieliśmy palącą wielką potrzebę. Rozmowy pastorskie w dzisiejszych czasach zwiększyły się trzykrotnie. Trzy razy więcej, co najmniej, trzy razy więcej rozmów duszpasterskich mają pastorzy. I dwie z tych trzech to są rozmowy o depresji, o wypaleniu w kościele, wierzących nawet. W tych procentach samobójstw są też ludzie z kościołów. Wiem o niektórych. Próbach w sensie. Bogu dzięki, że się nie udało. Co się dzieje, że my dochodzimy do takiego wniosku? Fajnie, że Bóg założył pewien projekt, tylko co się dzieje, że my tam lądujemy? No więc zrobiliśmy wydarzenie o depresji, o samobójstwach, o samotności i byciu samym. Ludzie ryczeli na samym końcu. Powiedzieli, że jeszcze nigdy w życiu nie cenili tak ciszy, jak cenili. Mieliśmy wieczór uwielbienia, ludzie normalnie leżeli na podłodze, twarzą do ziemi i modlili się, nawet ci najbardziej uchachani albo najtwardsi. Bóg tak był z nami, że szok. Ale nie każdy ma szansę przyjechać na konferencję. A jak pojedzie, to nie zawsze trafia na najlepszą. Ale nie z konferencji człowiek żyje. I nie z pastorów człowiek żyje, tylko z Bożych słów żyje. Z ponadnaturalnych i wiecznych słów. Gdyby ludzie mogli wiedzieć o tym, o tamtym wcześniejszej rozpisce, gdyby oni mogli o tym wiedzieć, z czego to się bierze? Z czego to się bierze, że dochodzimy do takich wniosków? Adaś, chodź na chwilkę. Stań tutaj teraz. Dobra, będziesz mi pomagał, okej? Okay? Nie będzie przeszkadzać, że mówię tak do mikrofonu, jest okej? Ja bym chciał, żebyście to zobaczyli. To też jest jedna z waszych zmian właśnie. Znaczy, Bożych zmian dzięki wam. Chciałbym, żebyście to zobaczyli właśnie w taki sposób, bo jak mówimy tak teoretycznie, to tak nie widać. Podsumujmy to, co wiemy. Podsumujmy to, co wiemy. Pan Bóg tworzy człowieka. I mu nie chodzi o dwie gałki oczne i o rączki i o nóżki i Bóg mówi, patrz, jakie mam rączki i nóżki. To nie o to chodzi. Nie? Dobra, ci idzie. Bogu bardziej chodziło o to, że kiedy będą patrzeć na dziecko, a dziecko potem będzie miało 10 lat i 20 i 50, to ludzie będą mówili, wiesz co, Adaś, jak patrzę na ciebie, to po prostu to ja wiem, jaki jest Pan Bóg. Obyś tak żył. Tak. I wiesz co? I zamontuję jedną ważną rzecz. Zamontuję w tobie sumienie. Ono ci pomoże podejmować dobre decyzje, wiesz? Tak. I jeszcze jedna ważna rzecz. Bardzo Cię kocham. Bardzo Cię kocham. Ale pamiętaj, że jeżeli będziesz daleko ode mnie, to Ci gwarantuję śmierć. Ale jak będziesz blisko mnie, zawsze jestem gotowy, to będziesz mieć życie. To mniej więcej tak wygląda. To z czego się bierze, że Adaś rośnie i ma 5, 7, 10, 20 lat, a potem dochodzi ludzie. To z czego to się bierze, że potem taki ktoś mówi, zabij mnie. Znam taki Jadro, który poszedł na mówię i mówił, Boże, zabij mnie, mam już dość. Z czego to się bierze, że człowiek z takim sumieniem i z takim stworzeniem, z taką gwarancją dochodzi do wniosku, że najlepszym założeniem dla takiego człowieka jest śmierć. W czasach pandemii próby samobójcze podejmowały dzieci od 8 do 12 roku życia. 8 lat! Ty masz 4, dwa razy Adaś. Przecież tu są 8-latki. I myślę, siedzę w domu i myślę, z czego to się bierze, że my dochodzimy do takich wniosków, że nas to boli. I Pan Bóg dał mi jeden obraz. Pewnego razu siedzę i tam coś przygotowuję w pracy, w domu i słyszę, jak Gabryś mówi, zaczyna płakać. Myślę, o, coś się dzieje, idę do pokoju, ale zaglądam, kukam przez drzwi, na razie nie wchodzę, myślę, co to się dzieje. A Adaś, znaczy Gabryś, bawi się tym. Czy podobnym, bo to jest nowe. Czekajcie, dajcie mi chwilkę. Bawi się tym. I wezmę dokładnie ten kształt, z którym on miał problem. Uwaga. Uwaga. Mam. W kształt po kółku próbuję włożyć taki kształt. I bierze go i mówi...
Już tu psuję coś. I moja w głowie myśl jest: Gabryś, ten kształt nie jest do tego. Musisz wziąć kółko. No, ale myślę, a zobaczymy, co zrobić. Czy wpadnie na to? No i on przegląda te kształty i ma w ręce też to kółko. I patrzy na to kółko i mówi: dziął. No. Chowa to kółko, bierze znowu ten kształt, wkłada i mówi: mama! No i ja przychodzę i muszę mu wyjaśnić: dziecko, nie włożysz tego kształtu, ponieważ ten kształt nie został stworzony do tej luki. Okej? Okay? Tak. Konstruktor założył, proszę, konstruktor założył, że zaprojektuje tą zabawkę w tym kształcie i tylko jeden kształt będzie do niej pasować. Czy wiecie, do czego zmierzam? To, dlaczego ludzi boli życie i dlaczego podejmują decyzję, że nie warto, to jest często to, że my dochodzimy do wniosku, Bóg powiedział na przykład, możecie powiedzieć, że się z wami bawię dzisiaj, Bóg założył, że małżeństwo to jest związek dwojga ludzi. Konkretnych ludzi. Ale my na świecie to zmieniliśmy, że nie, ja chcę inaczej. I wyszlifowałem tą Bożą prawdę. Ja nie będę wierzył w takie kółko. Ja chcę, żeby w troszeczkę innym kształcie było to całe małżeństwo. Bóg kocha całą miłością, miłość to miłość. I tak okazuje się, że ci, którzy nawet jak wzięli ślub w jakimś kościele ewangelicznym, potem dochodzą do wniosku, że się chcą rozstać, rozwala się małżeństwo. Nie wiem, ona myśli jedno, on myśli drugie, wkurzają się na siebie. Czemu? Bo Bóg stworzył coś w konkretnym kształcie i powiedział: dzieci, blisko mnie to życie. Ale jeżeli zmieniasz mój kształt, robisz sobie sam krzywdę, bo zmieniasz to, co ja powiedziałem, na swoje własne kształty. I za każdym razem, kiedy będziesz próbował wpakować w pustkę w moim kształcie swój kształt, to będziesz cierpiał i będzie cię boleć. I ludzie tak właśnie proszą: Panie Boże, ja chcę szczęścia, tylko bez Boga. I cisną tamtą karierę, i cisną tamten kościół, tylko bez Boga. Żyją ludzie, ukrywają się bez Boga i mówią: czemu tak mnie to boli? Czemu on jest taki szczęśliwy, albo ma pokój, a ja go nie mam? Jim Carrey powiedział świetną rzecz kiedyś. Chciałbym, żeby wszyscy mogli wdrapać się na szczyt kariery i na szczyt sławy, żeby mogli zobaczyć, że nic tam nie ma. Super rzecz. Ten taki śmieszek fajny. Czy nie fajny, zależy. Chciałbym, żeby wszyscy mogli wdrapać się na szczyt kariery i sławy, żeby mogli zobaczyć, że nic tam nie ma. Adaś, uwaga. Uwaga, pokaż kółko do góry. Bóg stworzył nas w konkretnym kształcie. I Bóg zaprojektował życie w konkretnym kształcie. Małżeństwo jest takie, miłość jest taka, życie jest takie, pokój jest taki. Karmisz się, człowieku, twoja dusza słowem Boga, a nie słowem psychologa. Jesteś na tej ziemi, żeby być moim obrazem, cokolwiek ty nie myślisz. Jesteś kółkiem, tak w skrócie. Teraz pokaż to. I możesz zmienić, pokaż wyraźnie, żeby ludzie widzieli. I możesz powiedzieć, że nie jesteś dzisiaj samochodem, jesteś serem. Możesz powiedzieć, że ja nie jestem Bożym reprezentantem. Możesz zmienić cokolwiek tylko chcesz i w cokolwiek tylko wierzysz. Nie zmienisz jednego. Czego? Nie zmienisz pustki. Kształtu pustki, które masz w sobie. To niby jest proste, ale gdybyśmy tylko mogli to powiedzieć tym 8-latkom, którzy popełniają te samobójstwa, albo tym dorosłym ludziom, albo może ja to potrzebuję zrozumieć. Możesz zmienić w życiu cokolwiek na nieboże, ale nie zmienisz jednego. Kształtu pustki w swoim sercu. Pustki w kształcie Boga. Możesz zrobić okrągły trójkąt, możesz zrobić chrześcijańsko podobne coś i to się nie zmieni. Dziękuję, Ady. Możesz wrócić do mamy. Niech to tu stoi. A ja będę kończyć. A poczekaj. Chodź. Możesz zmienić wszystko, człowieku, ale nie możesz zmienić kształtu, na jaki sam zostałeś stworzony i pustki, jaką w sobie masz bez Boga. Jaki czas. Dobra. Więc ląduję w tym miejscu. Czemu to wszystko się dzieje? Bo próbuję zaprosić Boga do swojego kształtu.
Ja zdaję sobie sprawę, że to może być uwierzącym człowieku. Człowiek się nawraca, ale mówi: Panie Boże, ja zapraszam Ciebie do mojego trójkątnego życia. I niech ono pozostanie trójkątne. Bóg mówi: ale czekaj, bo wiesz, że ja określiłem, jaki ma kształt mieć Twoje życie. Ja określiłem, co ja myślę o małżeństwie i wielu innych rzeczach. Ja wiem, Panie Boże, ale uszanuj to, że ja Ciebie zaprosiłem do życia. Wieczność mam okrągłą, ale życie chcę mieć trójkątne. Z tego właśnie wynika tarcie w życiu chrześcijan. Zapraszam Boga do swojego kształtu. Zamiast zmienić mój kształt na Boży, być tym, kim On chce mnie mieć, być takim, jakim On chce mnie mieć. Gdybyśmy tak brali wersety i robili dokładnie to, co one mówią, świat byłby inny. Powiedziała mi raz przy studium Ewangelii Jana niewierząca osoba, która powiedziała: gdyby tak ludzie w Polsce czytali Biblię i robili naprawdę dokładnie to, co tam jest napisane, to Polska byłaby innym miejscem. Ano byłaby. Gdyby tylko tak, sęk w tym, że możemy to powiedzieć nawet o Kościele. Gdyby tak Jonasz i wielu jemu podobnych ludzi, zamiast zapraszać Boga do swojego kształtu, zmieniali swój kształt na ten Boży, wtedy by się rzeczy działy dobrze. Boże, ja nie chcę myśleć o czymś w moim własnym kształcie. Ja chcę myśleć o tym w Twój sposób. Jak myślisz Ty? Komu zależy na tym, żebyśmy zaprosili Boga, a ja do własnego kształtu? I o tym mówi jeden tekst. Ostatni tekst, jaki przeczytamy. Ale ja sobie go otworzę. Ewangelia na 10 rozdział. Bardzo ważny tekst. Ewangelia Jana 10:1-18. Pan Jezus mówi: ręczę i zapewniam, kto do zagrody dla owiec nie wchodzi przez bramę, która ma konkretny kształt, ale wdziera się w inny kształt, ten jest złodziejem i bandytą. Ale kto wchodzi przez właściwą bramę, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A gdy wypuści wszystkie swoje owce, idzie przed nimi. One zaś idą za nim, bo znają jego głos. Ilu ludzi jest takich, którzy w Boga nie wierzą albo nie wierzyli, ale z jednym musieli się zgodzić. To był Bóg w moim życiu. Nasza dusza zna głos naszego konstruktora. Nasza dusza zna temperaturę tchnienia Bożego. Pamiętają z Edenu. Wie, kiedy to Bóg dotyka. Za obcym jednak nie pójdą. Raczej uciekną od Niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Jezus opowiedział im tę przypowieść, ale oni nie podjęli znaczenia. I wówczas Jezus zwrócił się do nich ponownie. Pan Jezus będzie wyjaśniać. Ręczę i zapewniam. Brama dla owiec ma mój kształt. Ja jestem bramą dla owiec. Lecz owce, wszyscy, ilu ich przyszło przede mną, to złodzieje i bandyci, lecz owce ich nie posłuchały. I teraz ważna rzecz, tutaj mówi Pan Jezus. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. I ja mówię nie tylko o zbawieniu na wieczność. Ja teraz chcę dodać. Ja myślę teraz nie tylko o zbawieniu na wieczność. Ja chcę o tym, żeby Bóg zbawił moje ego. Bóg zbawił moją rodzinę. Bóg zbawił moje zarządzanie czasem. Żeby Bóg zbawił, najpierw ja muszę zdecydować się na Jego kształt, a nie ładować swój własny. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, a kto wejdzie i wyjdzie, znajdzie sobie pastwisko. Ale jest ktoś jeszcze. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zażynać i niszczyć. Więc namalujmy ten obraz przez chwilę. Są dwie strony. Jest jedna strona, która mnie zaprojektowała, skonstruowała, dała mi cel, znaczenie, wartość, tchnęła we mnie życie i potrafi nakarmić mnie tak, jak nikt inny, całe moje wnętrze. I ta osoba chce dla mnie życia. Ale jest jeszcze jedna osoba, która też w tym pastwisku może być ze mną i ona jest tam tylko po to, żeby zarżnąć Twoje życie. Przepraszam, że tak mocno brzmi, ale właśnie no, to jest w tym tekście. Przychodzi po to, żeby kraść, zażynać i niszczyć. Jakże się szatan cieszy, kiedy nie tylko niewierzący, ale wierzący człowiek dochodzi do wniosku, że on będzie robić po swojemu, że on będzie trochę z Bogiem, a trochę nie. Jak szatan okrada czasem nas z błogosławieństw, a czasem szatanowi się udaje zdarznąć jakąś sferę w życiu chrześcijanina. Ośmiolatek daje się zdarznąć w życiu.
My się dajemy czasem zarżnąć przeciwnikowi. Nie dlatego, że chcemy źle, tylko myślę dlatego, że ja chcę, żeby to było w moim kształcie. Wszystko w moim życiu w moim kształcie. Zamiast żyć na projekt, stworzenie, konstrukcję, formę, cel, zastosowanie i gwarancję, jaką Bóg mi dał. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje za owce własne życie. I tutaj właśnie to jest mój finisz. Jezus to widzi. Jesteś stworzony, żeby świat, żebyś obrazował mnie na tym świecie. I zepsułeś to, Jonasz. Ze wszystkich stworzeń ty byłeś jedynym, który miał reprezentować i zepsułeś to. Więc ja to naprawię. I Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie, własne życie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, on się tylko bawi owcami. Diabeł się bawi ludźmi. Bawi się nimi. I jednym z elementów jego zabawy jest to, że możesz ty się bawić z Bogiem. W jaki sposób? Że możesz go tak zaprosić, ale do swojego kształtu. Nawróciłem się. W swoim kształcie. Najemnik zachowuje się tak dlatego, że jest tylko najemnikiem i jemu nie zależy na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem, mówi Pan Jezus. Znam moje owce, one też mnie znają. Podobnie jak ojciec zna mnie, a ja znam mego ojca i za owce oddaję własne życie. Mam też inne owce, nie należące do tej zagrody, te również muszę sprowadzić. I teraz finisz Pana Jezusa jest przepiękny. Ojciec dlatego mnie kocha, że ja oddaję życie za Ciebie. Pamiętam, jak wychodziłeś z mojego projektu. Pamiętam, jak Cię tworzyliśmy, mówi Bóg. To jest to, co wierzę, że mówi do siebie dzisiaj. Ja pamiętam, jak Cię stwarzałem. Trochę się popsuło. Pamiętam Ciebie. Pamiętam, jak się uśmiechałem na Twoje istnienie. Dalej się uśmiecham. Ja oddaję swoje życie za Ciebie i Ojciec za to mnie kocha. Nikt mi tego życia nie odbiera. My często mówimy, że ukrzyżowana Pana Jezusa na krzyżu. To jest prawda, ale taka półteologicznie dobra prawda, bo prawdziwa teologiczna prawda brzmi: Pan Jezus dał się ukrzyżować, pozwolił się ukrzyżować. To jest jakby idealne powiedzenie tego, co się tam wydarzyło. Nikt mi życia nie odbiera. Ja je oddaję z własnej woli. Wiesz czemu? Bo chciałbym, żeby było jak kiedyś. Między mną a Tobą. Ty też chcesz. Ja mam prawo je oddać, mam prawo je odzyskać. Takie polecenia trzymam od Ojca. Dzięki Panu Jezusowi, że jesteśmy zbawieni od naszego kanciakowego życia. Że możemy żyć w Jego kształcie. Każdy ten, kto ma Syna i zechce oddać Mu całe swoje. No i tu będzie koniec. Myślę, że jest jakieś praktyczne wyzwanie dla mnie w życiu. Co ja teraz mogę zrobić? Wróć do domu, Jonasz, i zobacz, gdzie zaprosiłeś Boga, ale do swojego kształtu. Może wróć do tego, prezentacja jest tu na komputerze. Może wróć do tego i zobacz tą listę. Przeanalizuj, gdzie jest mój problem. A może po prostu podziękuj Panu Jezusowi, tak jak właśnie ja chcę teraz to zrobić. Panie Jezu, chcę Ci bardzo podziękować za to, że nikt Cię do tego nie zmuszał. Oddałeś własne życie za nas. I za to, że zanim ja byłem świadomy, że potrzebuję zbawienia, to Ty już mnie zbawiłeś. Zanim ja Ciebie poprosiłem, Panie Jezu, poświęć się za mnie na krzyżu, to Ty się już poświęciłeś. Boże, dziękuję Ci za to, że to była Twoja własna decyzja i że dzięki Tobie ja teraz mogłem żyć w Twoim kształcie. Boże, dziękuję Ci, że mogę słyszeć Ciebie i modlę się o moje i o nasze życie, żebyśmy mogli Ciebie godnie reprezentować na tej ziemi. Dziękuję Ci, Stwórco, że stworzony jestem przez Ciebie, a nie przez nic innego. Być Twoim dziełem to jest najlepsza z możliwych informacji dzisiaj, jaką mogę żyć. Niech się Twoje imię o najwyższy święci i o najbardziej kochający także. Dzięki Jezu za Ciebie. Tam, gdzie ja nie domagam, Ty jesteś, żebym ja mógł być tam, gdzie Ty. Dziękuję. Amen. Pan Bóg jest wielki. Zapraszam teraz do ostatniej pieśni, podczas której zbierzemy ofiary. Jeśli ktoś z oglądających nas chciałby również przelać ofiarę, pod tym filmikiem w opisie jest konto, można tam przelać. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Życzę błogosławionego tygodnia. Widzimy się na spotkaniu środowym, w niedzielę, w piątek na młodzieżowym. A teraz jeszcze po nabożeństwie wszystkich serdecznie zapraszam na kawę, herbatę, ciasto do wspólnych rozmów.
Jego łaska trwać będzie na wieki. Bóg dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki. Bóg dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki. Bóg dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki. Bóg dobry jest. Bóg dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki. Bóg dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki. Z wszystkich narodów, z wszystkich narodów, języków i ziem ludzie powstaną, by oddać Ci cześć. Wielbimy Cię. Halleluja, halleluja, wielbimy Cię. Któż dobry jest, wielbimy Cię. Wielbimy Cię. Halleluja, halleluja, wielbimy Cię. Któż dobry jest. Dobry jest. Jego łaska trwać będzie na wieki. Bóg dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki. Bóg dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki. Bóg dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki. Z wszystkich narodów, narodów, języków i ziem ludzie powstaną, by oddać Ci cześć. Wielbimy Cię. Alleluja, alleluja, wielbimy Cię. Któż dobry jest. Wielbimy. Wielbimy Cię. Ziem. Z wszystkich narodów, języków i ziem. Z
wszystkich narodów, języków i ziem. Z wszystkich narodów, języków i ziem ludzie powstaną, by oddać Ci cześć. Wielbimy Cię. Alleluja, alleluja, wielbimy Cię, Tyś dobry jest. Wielbimy, wielbimy Cię. Alleluja, alleluja, wielbimy Cię, Tyś dobry jest. Wielbimy, wielbimy Cię. Alleluja, alleluja, wielbimy Cię, Tyś dobry jest. Wielbimy Cię. Alleluja, alleluja, wielbimy Cię, Tyś dobry jest. Tyś dobry jest. Amen.